Cześć, witam na kanale Marik Techland. Ja jestem Marik, a to iPhone SE A1723, na którym jest założona blokada MDM, Mobile Device Manager. W dzisiejszym filmiku chciałbym Wam pokazać, jak obejść tą blokadę bez użycia haseł, loginów, płatnych apek i tym podobnych przy użyciu samego telefonu. A więc zaczynajmy, to działa. Oto nasz pacjent. iPhonik. A żeby zacząć, musimy zrestartować telefon do ustawień początkowych. Jak to zrobić? Najprościej przy użyciu iTunesa przez rekordery lub przez na przykład taką apkę TrueTools. Musimy wejść do ekranu konfiguracji, do początkowej konfiguracji. Dzięki temu będziemy mogli przeprowadzić dalsze działania. Pamiętajcie, telefon musi być aktywowany, nie może być włożona karta SIM. No a więc zaczynajmy. Konfigurujemy według własnych upodobań. Ja to zrobię po naszemu. Tak, po polskiemu. Gdzie się schował ten polski? A jest. Czekamy chwilkę. I teraz ważna sprawa. Nie łączymy się z żadną siecią Wi-Fi. Dajemy dalej. Dalej. Czekamy, aż telefon spróbuje pobrać konfigurację. Niestety mu się to nie uda. Za chwilkę wywali błąd. Czekamy cierpliwie. Czekamy, czekamy. O, jest. OK. Klikamy dalej. Skonfiguruj Touch ID później. Opcję kodu. Nie używaj. Nie używaj kodu. No. Nie przenoś aplikacji. I czekamy, aż telefon spróbuje pobrać profile MDM z serwera zdalnego. To chwilkę potrwa. Więc proszę o chwilę cierpliwości. OK. Pojawiło nam się zdalne zarządzanie. Nie można było pobrać konfiguracji. Konfiguracja nie jest dostępna. Teraz wciskamy przycisk Home. Więcej ustawień Wi-Fi. W tym momencie łączymy się z siecią. Z siecią Wi-Fi jakąkolwiek. A, nie tak. Przyłącz. Czekamy, aż się połączy z wieścią wsi. Jest OK. Gotowe. Wracamy. Wróć. Wróć. Dalej. Anuluj. Skonfiguruj Touch ID później. Nie używaj. Opcję kodu. Nie używaj. Nie używaj kodu. Nie przenoś aplikacji. Wróć. Wróć. Wróć, skonfiguruj Touch ID, nie używaj. I oto naszym oczom pojawia się sforsowanie blokady. Klikamy dalej. Nie teraz. Włącz. Wybieramy motyw. I tak oto takim sposobem prostym dostaliśmy się do telefonu, nie używając kodów ani żadnych apek. Można z niego korzystać. Działać wszystko tak jak trzeba. Wi-Fi jest podpięte. Wszystko działa. Przywróciliśmy telefon do użytku.
Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.